Nic więc dziwnego, że siły sekularyzmu ograniczają wpływ kościoła na życie publiczne, gdzie tylko mogą. Co więcej, w ostatnich latach, kiedy w zachodnich prawodawstwach doszło do promulgowania praw sprzecznych z naturą i z rozumem, każda ich krytyka w krajach, które przyjęły te prawa, zaczyna być traktowana jako zamach na demokrację. A sami krytycy tych praw stawiani są nawet przed sądami. Na przykład za to, że ośmielili się publicznie protestować przeciw aborcji, za to, że nazwali akty homoseksualne ciężkim grzechem, za to, że ośmielili się mówić na lekcji religii bądź w kazaniu o sądzie ostatecznym, karze za grzechy itd. Przykładem znamiennym dla tych zjawisk była walka przeciw włączeniu do preambuły projektu Konstytucji Europejskiej, wzmianki o chrześcijaństwie, czy też niedemokratyczna i skandaliczna wprost decyzja gremiów brukselskich, które nie pozwoliły zająć ważnego unijnego stanowiska wybitnemu filozofowi i politykowi włoskiemu Rocco Butilionemu, tylko z tego powodu, że wyznaje katolickie przekonania, a bynajmniej nie z powodu jakichkolwiek niedemokratycznych działań z jego strony. Wojujący sekularyzm realizuje swoją misję usuwania religii i świadomości religijnej planowo i stopniowo. Kilkanaście lat temu w wielu krajach świata, dawniej głęboko chrześcijańskich i wolnych od terroryzmu komunistycznego, nie była do pomyślenia polityczna i medialna promocja prawa zezwalającego na swobodne mordowanie życia nienarodzonego, na eutanazję. Czy na tak zwane małżeństwa homoseksualne? Dziś jest to faktem. Wprowadzono te prawa do praktyki w ciągu życia jednego pokolenia. Wojna z religią jednak nie ustaje. W ostatnich kilku latach następuje atak mający na celu eliminację resztek elementów religii z obyczajowości i z życia publicznego. Z sądów w niektórych krajach wyrzucane są. Obecne tam od wielu, wielu lat tablice z Dekalogiem. Dzieje się to publicznie i z wielką arogancją. Bo ta, powtarzają się sceny z czasów najciemniejszego komunizmu, kiedy bolszewicy zrzucali krzyże z cerkwi i kościołów i usuwali wszelkie elementy religii z życia publicznego. Oni również, tak jak współczesny wojujący sekularyzm, powoływali się na postęp na pokój społeczny i na wolność. Podobnie jak w krajach rządzonych ongiś przez bolszewików, dziś w niektórych krajach, których kulturę stworzyło chrześcijaństwo, ze ścian i izb szkolnych usuwa się krzyże, które tam wisiały od wieków. Zakazuje się dzieciom i młodzieży noszenie jakichkolwiek symboli religijnych. Zakazuje się urządzania szopek świątecznych w miejscach publicznych. Nawet ze świątecznych kartek pocztowych wyrzuca się wzmiankę o Bożym Narodzeniu i o Wielkanocy. Niezliczone liberalne media na siłę wtłaczają, jak to było w czasach komunizmu, w świadomość milionów ludzi, obrzędowość świecko zamiast religijnej. W innej formie wkracza w życie narodów ten sam, nieznoszący chrześcijaństwa, ideowy bolszewizm. A wszystkie jego działania nie mają przy tym bynajmniej charakteru odosobnionych, Nieskoordynowanych działań. Przeciwnie, są to działania dokładnie zaplanowane i konsekwentnie wprowadzane w życie, a ich celem jest antychrześcijańskie, ateistyczne oblicze nowego świata rządzonego przez niemająco nic wspólnego z demokracją, globokrację. Ich obecnym celem jest możliwie szybkie zastąpienie etosu judeochrześcijańskiego nihilizmem. I całkowitym relatywizmem ideologii poprawności politycznej. Ma ona do dyspozycji potężne siły polityczne, najbardziej wpływowe media, z tysiącami gotowych do walki z religio-dziennikarzy, olbrzymie środki finansowe otrzymywane od koncernów rządzących połową świata, licno kadry uczelniano i szkolno wcielające na rozkaz proroków poprawności politycznej tak zwane antyautorytarne metody wychowawcze wykoncypowane z fałszywej oświeceniowej antropologii Jana Jakuba Rousseau. Ideologia poprawności politycznej dysponuje także szeregami tzw. Tak artystów i dziennikarzy, którzy za swoje powołanie uznali nieustanne wyszydzanie religii katolickiej, bluźnienie przeciw Bogu i poniewieranie świętości chrześcijańskiej. Wszydzenie z islamu i z judaizmu kończy się po prostu źle, a często tragicznie, czego przykładem są gwałtowne wydarzenia w muzułmańskich państwach, stanowiące reakcję na prowokacyjne publikacje w niektórych liberalnych gazetach europejskich. Współczesny ateistyczny wojujący sekularyzm chce zadać chrześcijaństwu ostateczny śmiertelny cios. Chce dokończyć dzieło niszczenia chrześcijaństwa rozpoczęte i realizowane przez nauczycieli współczesnych libertynów, jakimi byli rewolucjoniści francuscy, bolszewicy, meksykańscy, wszelcy inni, którzy tak jak współcześnie ateistyczni wojownicy czerpali swoją nienawiść do Boga z francuskiej myśli oświeceniowej, z teorii Marxa, Nietzschego, Freuda, Sartra i innych piewców sekularnej, wolnej od religii, teorii raju na ziemi. Atak na religię prowadzony przez współczesnych wrogów Pana Boga realizowany jest przy tym przy ogłuszającym i paraliżującym lękliwe umysły, akompaniamencie krzyku tzw. obrońców rzekomo zagrożonej przez nietolerancyjny fundamentalizm religijny demokracji oraz obywatelskich praw wszelkiego rodzaju mniejszości. Ideologą poprawności politycznej nie przeszkadza. Wskazywanie na śmierć milionów niewinnych ludzi w aborcji, eutanazji, w doświadczeniach genetycznych dokonywanych na ludzkich embrionach. Ale robią wszystko co w ich mocy, by zakwestionować podstawowe prawo każdego człowieka do publicznego wyznawania wiary w Boga oraz prawo każdej ludzkiej wspólnoty do budowania swojego życia na fundamencie religijnego światopoglądu.